Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogę tutaj być. Jestem pierwszy raz i jestem w ogóle bardzo stremowana. Proszę Państwa, ja mam powiedzieć o diagnostyce obrazowej. Każdy z Państwa się z diagnostyką obrazową na pewno w swoim życiu zetknął. Tak jak podobno mimozami zaczyna się jesień, tak generalnie leczenie chorych na nowotwory zaczyna się od radiologii. I potem właściwie cały czas jesteśmy razem z kolegami onkologami i wydaje się, że byłoby trudno prowadzić to leczenie bez diagnostyki obrazowej. Tak czasem mówimy, że tak jest, ale radiologia jest tak naprawdę oczami medycyny, bo pozwala zobaczyć to, co normalnie gołym okiem jest niewidoczne. Inaczej niż inne działy medycyny, których czasem historia sięga czasów antycznych, radiologia i diagnostyka obrazowa ma, powiedzmy, dość blisko określony dzień narodzin. Jest to tak czy owak grudzień 1895 roku, kiedy Wilhelm Konrad Röntgen odkrył i opublikował pierwszy artykuł o odkryciu promieniowania X, jak nazwał, ale powszechną nazwą przyjęło się, że jest to promieniowanie rentgenowskie. Dzisiaj metody obrazowania można podzielić na takie główne cztery grupy. Pierwsze to jest promieniowanie, to jest metody diagnostyczne oparte o promieniowanie X, to promieniowanie rentgenowskie. Bardzo często są to badania, w których podajemy choremu dożylnie jodowy środek kontrastujący. I w grupie tych badań, to jest przede wszystkim radiologia klasyczna, cyfrowa czy analogowa, to są zdjęcia, które każdy pewnie miał wykonywane, prześwietlenie czy mamografia. W tej grupie jest również angiografia i tomografia komputerowa. Drugą dużą grupą badań diagnostycznych, diagnostyki obrazowej, jest ultrasonografia. Klasyczna ultrasonografia, taką też jak pewno większość z Państwa kiedyś miała i uzupełniona czy to o opcje doplerowskie do badania, unaczynienia, elastografię, czy też może być ze środkiem kontrastującym. Bardzo duża grupa badań to jest badania metodą rezonansu magnetycznego i wreszcie medycyna nuklearna, o której też Państwu powiem parę słów, bo to jest inna zasada obrazowania niż w klasycznych badaniach radiologicznych. I bardzo często jest tak, że aby odpowiedzieć na pytanie, na co pacjent jest chory, jak ta choroba jest zaawansowana, co więcej o tej chorobie możemy powiedzieć, to jedna metoda albo jedna modalność jest zbyt mało. Dla nas radiologów bardzo jest ważne, żeby klinicysta w momencie zlecania badania obrazowego potrafił nam powiedzieć i powiedział nam, bo potrafić to pewno zawsze potrafi, ale nie zawsze się z nami dzieli tą wiedzą, na jakie pytania oczekuje odpowiedzi. Co to badanie ma wyjaśnić, bo my do tego pytania staramy się dobrać nasze metody radiologiczne. No i teraz zrobiłam taką listę, myślę, że dość konkretną. Po co ta diagnostyka obrazowa jest? No przede wszystkim wykryj, czyli zobacz, że w ogóle coś tam jest nieprawidłowego. Drugie, charakteryzuj, co to jest, czy to jest nowotwór, czy to nie jest nowotwór. Czasem, często konieczna jest biopsia takiej zmiany. My nie zawsze potrafimy bardzo blisko określić charakter, zresztą do rozpoczęcia leczenia tak czy owak potrzebny jest wynik histopatologiczny. Trzeba Państwa pamiętać, że dzisiaj nie powinno się wykonywać żadnych biopsji niekierowanych obrazem. Ślepe biopsje powinny już dawno odejść w niepamięć i wszystkie biopsje wykonywane są pod kontrolą obrazu. Jeżeli rozpoznawany jest nowotwór, no to są dalsze pytania, na które radiologia stara się odpowiedzieć. Punkt wyjścia, zaawansowanie, miejscowe, odległe. Jest wykorzystywana do planowania zabiegu chirurgicznego, planowania radioterapii, oceny odpowiedzi na leczenie, skuteczności leczenia, rozpoznania wzdłuż. Po zakończeniu leczenia, badania kontrolne, jak często, jak długo, na to nie zawsze znamy odpowiedź. Poza tym radiologia dzisiaj odgrywa również rolę w onkologii jako metoda lecznicza. To jest ta radiologia zabiegowa i interwencyjna, a więc embolizacje, czyli zamknięcie dopływu naczyń odżywiających guza. Może to być po prostu zamknięcie, może z tym zamknięciem łączyć się podanie cytostatyku, albo może się łączyć podanie izotopu i wtedy mówimy o radioembolizacji. Robimy również ablację zmian, czy jako leczenie paliatywne, drenaży.
Radiologia zajmuje się również wykrywaniem i oceną skutków ubocznych leczenia i leków, powikłań oraz innych chorób. O tym trzeba pamiętać, że chorzy na nowotwory złośliwe chorują również na wszelkie inne choroby i tutaj czasem ta wiedza radiologiczna nie tylko związana z onkologią jest nam bardzo potrzebna. Oczywiście, jeżeli chory nie jest chory na nowotwór, to rozpoznanie innej choroby też jakoś tam łączy się w obszarze naszych zainteresowań. No i te badania związane z promieniowaniem rentgenowskim, radiologia klasyczna, angiografia, to jest pierwsze zdjęcie ręki Berty Rentgen, żony Rentgena, które to zdjęcie Rentgen wykonał w grudniu 1895 roku, naświetlając tą rękę kilkanaście minut, żeby takie zdjęcie wyszło. I jak mówi anegdota, pani Berta Rentgen, jak zobaczyła swoje własne kości na zdjęciu, to o mało nie zemdlała. Był to ogromny potencjał, można było nagle zobaczyć, zajrzeć do środka ciała ludzkiego, nie otwierając tego ciała. To jest pierwsza angiografia, przedmonica zrobiona w 1927 roku, a to są angiografie takie, jak robimy dzisiaj. Tomografia komputerowa narodziła się w latach 70. Proszę zobaczyć, to jest pierwsze zdjęcie, które podówczas zademonstrowano na Kongresie Brytyjskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jedna warstwa, uzyskanie tej jednej warstwy trwało 4,5 minuty. Obraz się wydaje Państwu okropny, zwłaszcza jak porównacie Państwo z tymi obrazami, ale proszę zobaczyć, mogliśmy zobaczyć płyn mózgowo-rdzeniowy w komorach i tkankę nerwową. Nie trzeba było zrobić spodne mózgowe, to było zupełnie fantastyczne, zresztą została za to przyznana Nagroda Nobla. Obecnie jedna akwizycja, na przykład całej klatki piersiowej, warstwa grubości 1 mm, to jest kilka setek. Ale z drugiej strony, w ciągu takiego badania TK, my uzyskujemy tysiące obrazów. W związku z tym istotnie wydłużył się czas, który jest potrzebny do opisania tego badania. I to są przykłady, to jest badanie tomografii komputerowej, kręgosłup, płaszczyznie strzałkowej, rekonstruowanej. Dlatego, że życie Państwo powiecie, chory leży i to jest prawda, że wszystkie pierwotne przekroje w tomografii komputerowej są płaszczyźnie poprzeczne. Ale ponieważ one, to jest akwizycja objętościowa, ta warstwa akwizycyjna jest bardzo cienka, to wszystkie rekonstrukcje we wszystkich płaszczyznach, które uzyskujemy, są tej samej jakości co pierwotne. To był ogromny postęp w tomografii komputerowej w pewnym momencie. A tu widzicie Państwo rekonstrukcję, to jest angiografia kończynowa, tu jest głowa, szyja, to jest ręka zupełnie inna od ręki tej którą zrobił rentgen swojej żonie. To jest urografia z tomografii komputerowej, a więc może nawet nie trzeba koniecznie zawsze jej robić. Kolejnym przełomem być może w tomografii komputerowej będzie spektralna tomografia komputerowa, czyli wieloenergetyczna, w której oprócz klasycznych obrazów uzyskujemy tak zwane mapy monoenergetyczne dla różnego napięcia na lampie. Co nam to daje? Pozwala nam to lepiej zobaczyć wzmocnienie kontrastowe, lepiej zobaczyć pewne patologie, jak na przykład zatorowość płucną, i pozwala obiektywnie stwierdzić, czy jakaś drobna zmiana wzmacnia się kontrastowo, czy nie, co do tej pory bywało dla nas zupełnie niemożliwe. Tak jak Państwo widzicie tutaj, to jest chory z rakiem neuroendokrynnym, u którego jest przerzut wątrobie. W klasycznym obrazie tomografii komputerowej jest to bardzo źle widoczne, to jest inna faza niż ta, natomiast tutaj w jednej z tych map widoczne jest to znakomicie, a tu nawet słabo to widać, ale możemy wyliczyć, ile jodu zgromadziło się w tej zmianie. Badania MR, ja celowo napisałam badania MR, a nie badanie MR, dlatego że jest bardzo wiele różnych badań. Od klasycznych badań morfologicznych, kiedy możemy zobaczyć po prostu strukturę, po to, kiedy możemy ocenić przestrzeń zewnątrzkomórkową, budowę tkanki, kiedy możemy zobaczyć metabolity w tkance, bo to jest spektroskopia, kiedy możemy zobaczyć angiogenezę, unaczynienie jakiejś zmiany, możemy zrobić angiografię, to są wszystko badania, które możemy wykonać. Jeżeli klinicysta nie powie nam, czego od nas oczekuje, to takie badanie mogłoby być badaniem niesłychanie długim. Ale my w radiologii w ogóle, a w radiologii onkologicznej w szczególności, ogromna większość badań jest z podaniem dożylnym środka kontrastującego. To są albo jodowe środki kontrastujące, które podaje się tam, gdzie są wykorzystywane promieniowanie rentgenowskie, albo gadolinowe, czyli do rezonansu magnetycznego. Po co my to robimy? Żeby więcej zobaczyć. I po drugie, żeby lepiej tą zmianę scharakteryzować, więcej móc o niej powiedzieć. Generalnie to są środki bezpieczne dzisiaj, ale trzeba liczyć się jednak z powikłaniami. Te powikłania niezwiązane z nerwami są dzisiaj rzadsze,
a związane z nerkami nieco częstsze. Jest rzeczą istotną, aby pamiętać o zasadach. Najprostszą zasadą, o której się często zapomina, żeby uniknąć pokontrastowego uszkodzenia nerek, jest to, że chory musi być dobrze nawodniony. Zwłaszcza w tomografii komputerowej i innych badaniach z kontrastem jodowym mówi się chorym, że mają być na czczo. To jest prawda, ale mają nie jeść, a nie nie jeść. Ten chory w dzień poprzedzający badanie, w dniu badania i w następnym dniu badania musi być dobrze nawodniony. Jest również niektóre leki powinny być odstawione, o tym też trzeba pamiętać i należy unikać powtarzania badań ze środkiem kontrastującym w odstępie krótszym niż 72 godziny. To są wszystko zasady, które są opisane w takich guidelines. No i teraz, jeżeli mamy wzmocnienie kontrastowe, dla nas jest ogromnie ważna informacja. Dzisiaj zawsze powinno już w tomografii komputerowej, w rezonansie magnetycznym być to podawane z czytawką automatyczną. Musimy sobie odpowiedzieć, czy ta zmiana wzmacnia się kontrastową. Jeżeli tak, to jaka jest morfologia i jaka jest dynamika. Dzisiaj, zwłaszcza w rezonansie magnetycznym, sama ocena morfologii, tak czy nie, to wydaje się być za mało. Jeżeli zmiana nie wzmacnia się kontrastowo, to pozamózgowo w istotnej części wyklucza to nowotwór, ale nie całkiem. Ale to podejrzenie nowotworu jest mniejsze, niewiele nowotworów poza mózgiem nie wzmacnia się kontrastowo. Natomiast wewnątrzmózgowo sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, albowiem nawet złośliwe guzy mózgu, o wysokim stopniu złośliwości guzy mózgu, mogą się kontrastowo nie wzmacniać, tak jak w tym przypadku. To jest guz w trzecim stopniu złośliwości, wzmocnienie jest bardzo delikatne, bardzo tłe. Natomiast to jest obrazowanie perfuzji, czyli unaczynienia, przepływu krwi przez ten guz. I proszę zobaczyć, jak bardzo duża ilość krwi, jak duża ilość naczyń jest w obszarze tego guza. Badania medycyny nuklearnej, zwłaszcza PET, bo na więcej nie mamy czasu, opiera się na innym myśleniu. My choremu podajemy jakąś substancję, której drogę chcemy śledzić, albo miejsce jej gromadzenia i oznaczamy ją izotopem. Bo ten izotop, promieniując promieniowanie, pozwala nam zobaczyć, gdzie ona jest. I to, czy my zobaczymy zmianę jakąś w PET-cie czy w SPECT-cie, zależy od dystrybucji tego radiofarmaceutyku oraz jaki jest metabolizm tego radiofarmaceutyku. I żeby to zobaczyć, to zależy to od poziomu metabolizmu radiofarmaceutyku przez nowotwór. I proszę zobaczyć, to jest chory z przerzutami raka tarczycy dowątrowej. Jeżeli zrobimy mu badanie z glukozą, która nie jest gromadzona w tym nowotworze, to ta wątroba wygląda zupełnie prawidłowo. Ale takiemu choremu nie zrobimy takiego, nie powinniśmy robić takiego badania, tylko zrobimy mu badanie z F-dopą i proszę zobaczyć, ile ten chory ma przerzutów. Jeżeli mamy, że jak o niskim stopniu złośliwości w mózgu, tak jak w tym wypadku, tutaj to niestety w tym świecie to wygląda bardzo źle, my tego w badaniu PET niestety nie możemy zobaczyć. Dalej to jest wielkość guza. Proszę pamiętać, że żeby guza zobaczyć w PET-cie, to on musi mieć dzisiaj około 5 mm albo nieco więcej. I następny element to jest jak ten radiofarmaceutyk jest zgromadzony w tle. Prawda? Jeżeli tło ma bardzo wysoki metabolizm tego radiofarmaceutyku, to my tego nowotworu możemy z tego powodu nie zobaczyć. Obrazowanie całego ciała jest bardzo ważne w onkologii, dlatego że pozwala nam ocenić stopień zaawansowania nowotworu. Jak Państwo myślicie o obrazowaniu całego ciała, to przede wszystkim myślicie właśnie o badaniach PET. Czy to z glukozą, czy to z fluorkiem, co to zwykle obrazujemy całe ciało. Ale całe ciało możemy obrazować również w rezonansie magnetycznym i w niektórych nowotworach wydaje się to być nawet metodą nieco bardziej skuteczną. Możemy również zrobić badanie całego ciała praktycznie dzisiaj w tomografii komputerowej. I to również coraz częściej nasi chorzy mają po prostu wykonywane badania, może nie dosłownie całego ciała w tomografii komputerowej, ale badanie szyi, klatki, brzucha i miednicy jest rutynowym badaniem dla naszych chorych. To jest badanie MR, to jest badanie PET, jak widzicie Państwo, taki pierwszy ogląd, one są bardzo do siebie podobne. I jeszcze króciutko tylko o dwóch nowotworach, rak piersi. Rak piersi, który jest jednym, czy był chyba jednym z pierwszych opisanych, czy nie pierwszym nowotworem, a był pierwszy opis raka piersi, znajduje się w papirusie Imhotepa z około 3000 lat przed naszą erą, gdzie wśród kilku chorób został on opisany, niestety w kolumnie leczenia napisano brak.
I ten brak leczenia, faktycznie przez, jak Hipokrates napisał, rak piersi jest chorobą nieuleczalną, było to prawdziwe przez tysiąclecia, cały ten czas metodą wykrycia raka piersi była palpacja albo owrzodzenie, albo krwawienie. To zmieniło się z wykryciem promieniowania rentgenowskiego. W latach 60. ubiegłego wieku Robert Egan opracował metodę, do dzisiaj stosowaną metodę mamografii, aczkolwiek to Salomon po raz pierwszy użył tego określenia i to, proszę Państwa, zmieniło się dramatycznie. Dzisiaj możemy w naszych badaniach zobaczyć raki, które mają kilka milimetrów i to zupełnie zmieniło szanse i rokowanie. Dzisiaj właściwie można powiedzieć, co prawda, że w diagnostyce obrazowej piersi to jest diagnostyczny zawrót głowy. Mamy bardzo wiele metod i czekamy i staramy się w tej chwili stworzyć nowy algorytm diagnostyczny. Mamografia i USG to jest podstawowe metody diagnostyki chorób piersi i to jest pierwszy krok. Mamografia cyfrowa została rozbudowana o dwie dodatkowe metody. O tomosyntezę, czyli o zdjęcia warstwowe piersi, których możemy zobaczyć więcej. Proszę zobaczyć, tu prawie nic nie widać, a na tym zdjęciu warstwowym widać ten ściągający się, taką ściągającą się zmianę z takimi spikulami i to jest właśnie rak. Drugą metodę, czyli mamografię spektralną, dwuenergetyczną, w czasie której podajemy środek kontrastujący, robimy subtrakcję i na tych zdjęciach to jest zwykła mamografia, a to jest obraz mamografii spektralnej. Proszę zobaczyć, jak dobrze można zobaczyć tą zmianę tego nowotworową, tego raka. Zasada działania tej metody jest zbliżona do rezonansu magnetycznego. I to, kiedy u której chorej wykonywać które z tych badań, nie jest dla nas dzisiaj całkiem jasne. To jest taki trochę kolaż, to jest skała, a to jest obraz piersi z rezonansu magnetycznego. Rezonans magnetyczny jest dzisiaj najbardziej czułą i najbardziej specyficzną z metod diagnostycznych, jeśli chodzi o raka piersi. Wskazania są dzisiaj już dość szerokie i na szczęście trochę mniej dyskutowane. To o tym trzeba pamiętać, że warunkiem tego, żeby ten rezonans magnetyczny był taki skuteczny, jest bardzo wysoka jakość tego badania, co nie jest proste, nie zawsze proste do uzyskania. I tu proszę zobaczyć, to jest chora, która zgłosiła się do nas z przerzutami do kręgosłupa, z przerzutami do węzłów chłonnych pachy. W mamografii nie było nic, w tomosyntezie nie było nic, a w rezonansie magnetycznym duży, rozległy naciek prawej piersi o klasycznym obrazie raka. I drugi przykład, zmiana położona głęboko. Proszę zobaczyć, jak łatwo, jeżeli byłoby nieprawidłowo zrobione zdjęcie mamograficzne, jak łatwo tej zmiany byłoby nie zobaczyć. Na zdjęciu CC zresztą niewidoczna i również w rezonansie magnetycznym widoczna bardzo duża zmiana. Wygląda tak, kilka słów tylko jeszcze o guzach mózgu. Tu sytuacja jest nieco inna i rola radiologii jest jeszcze większa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze biopsie zmian w mózgu są jednak obarczone pewnym ryzykiem. Biopsje pnia mózgu wykonywane są rzadko, biopsje rdzenia kręgowego praktycznie nigdy. W związku z tym ciężar rozpoznania w znacznej części zostaje na radiologii. Te guzy są często niejednorodne histologicznie. I co ważne, operacja neurochirurgiczna to z jednej strony usunięcie tego guza w tak dużej masie, jak to jest możliwe, ale jednocześnie niespowodowanie dodatkowych ubytków neurologicznych, co w tym obszarze jest trudne. Dlatego musimy się posługiwać oprócz obrazów morfologicznych mapowaniem mózgu, czyli mapowaniem również dróg istoty białej, a więc tych dróg, którymi impulsy i informacje w naszym mózgu przechodzą. Uszkodzenie tych dróg powoduje nieodwracalne kalectwo. I my robimy takie badania, robimy czynnościowe FMRI, to jest mapowanie chory ośrodków mowy. Chory w czasie badania wykonuje zadania i możemy powiedzieć, gdzie znajdują się ośrodki mowy, gdzie znajduje się ośrodek ruchu i tak dalej, tak, żeby ten zabieg uczynić maksymalnie bezpiecznym. I proszę Państwa, ostatnie słowo to jest jakość badań. To nie jest wszystko jedno, jakie badanie się zrobi. Jakość badań radiologicznych to jest jakość sprzętu. Ten sprzęt musi być kontrolowany. To jest poprawność metodyczna, poprawność wykonania, staranność. To jest liczba i dobór sekwencji. To oznacza oczywiście czas. Wzmocnienie kontrastowe. Jak i ile środka kontrastowego podano. Wreszcie to są stacje do opisu badań. To nie jest wszystko jedno, na jakim monitorze się ogląda badanie.
Są monitory medyczne, do poszczególnych rodzajów badań to są specjalne monitory. Te monitory muszą być często i w określonych odstępach czasu badane, czy ich jakość jest prawidłowa. Mamy dwa główne błędy radiologiczne. Błąd detekcji, czyli nie zauważymy czegoś i tu mamy wsparcie z innych stron, i błąd interpretacji, czyli po prostu pomylimy się, widzimy tą zmianę, ale źle ją pomyśleliśmy, czym ona może być. I bardzo Państwu dziękuję.